co na to wszystko ten kąt pozoru gra. Z tej miłości już nic nie będzie i tak. Cześć, dziś moim gościem jest Gracjan Kalandyk. Cześć. Dzień dobry, witam. Debiut 2018 roku moim zdaniem, jeśli chodzi o wydawnictwa. Twoja płyta, którą pozwoliłem sobie przynieść, dwa słowa, mnie zauroczyła. I to nie jest wcale tani komplement. Bardzo mi miło. Czekaliśmy troszkę na tą płytę od twojego jakiego zaistnienia w przestrzeni publicznej. Z czym to było spowodowane? Pracą nad materiałem. Wiesz co, ta płyta powstawała bardzo długo, ponieważ pierwotnie miała w ogóle troszeczkę inną postać, inne teksty z początku. Później przez decyzję dyrektora artystycznego teksty zostały zmienione. I bardzo na plus, ponieważ poznałem fajnych artystów, muzyków, z którymi współpracowałem. I o to chodzi. Pomagali mi Leski, pomagał mi Paweł Rzeszowski oraz Dominika Barabas. Wspólnie pracowaliśmy nad warstwą tekstową. Oczywiście na płycie znajdują się moje autorskie utwory, do których tekst napisałem sam, ale kilka piosenek jest właśnie w takiej współpracy. Właśnie, jesteś artystą, który nie tylko wykonuje piosenki, które zostaje w prezencie, mówiąc tak żartobliwie, ale wykonuje utwory swoje, tak? Bo jesteś autorem muzyki i w wielu przypadkach słów. To na plus, myślę. No nie jest pewnie to łatwe pogodzić wizję artysty, to co ma w głowie, jeśli chodzi o muzykę, z napisaniem tekstu. Tak przynajmniej tak mi się wydaje. Wiesz co, u mnie to zawsze idzie w parze. Aczkolwiek czuć pewnego rodzaju rozwój przez lata. I ta decyzja o zmianie tekstów, która była podjęta gdzieś tam na początku, to była świetna decyzja, bo te teksty są po prostu lepsze, są bardziej dojrzałe, jeżeli chodzi o teksty Leskiego i Dominiki Barabas, również Roberta Amiriana, z którym robiłem płytę, niż te, które napisałem wcześniej. Ja piszę piosenki, tekst sam wchodzi do głowy, teraz to wygląda już nieco inaczej. Trochę czasu minęło, kiedy pisałem te teksty. Ale fakt, no, mi nie sprawia to jakby problemu, żeby pisać. Zawsze komponować. Jakoś taka postać, dwa w jednym, i tekst, i utwór, muzyka od razu idzie. Jest na płycie dwa słowa, utwór specjalny, który się nazywa Dogasanie. Wiem, że jest jakaś ciekawa historia związana z tym utworem. Wiesz co, ten tekst jest o miłości. I niby negatywny, o rozstaniu i tak dalej, ale w finału wiemy, że każdy koniec to początek czegoś nowego, więc ogólny wydźwięk ma pozytywny, mimo że nagrywaliśmy go w, można powiedzieć, negatywnym miejscu. To znaczy? Wiesz co, odwiedziliśmy klip. Odwiedziliśmy klip w Norwegii, Preikestolen się nazywa, Pulpit Rock też nazywają ten klip, i to jest w ogóle najczęściej odwiedzane miejsce przez samobójców. Okay. Ale jest niesamowicie piękne. Zresztą zachęcam do obejrzenia klipu, zobaczycie, co się tam dzieje. Płytę zadedykowałeś mamie i? I jaka była reakcja? No powiem ci, że to jest dość śmieszna sytuacja, bo ja miałem takie wyobrażenie, że w ogóle moja mama mówi, już jest w Empiku. Ja mówię, nie otwieraj! Mówi, dobrze, nie kupuj, ja ci przyniosę, dostarczę do rąk własnych, już jadę. Dobrze, spokojnie, będę w domu. No i wchodzę do domu, mówię, masz. Ja sobie to myślałem, że jak mama otworzy, to ja będę dumny, a mama się popłacze. No i było na odwrót. Album dedykuję tobie, mamo, mama przeczytała na głos. No i mama była dumna, ja się popłakałem. No. Co to? No tak, tak trochę właśnie zawirowanie było takie emocjonalne w trakcie tego, także... Na płycie dwa słowa jest więcej niż dwa, to jest 10 utworów. Jak byś je scharakteryzował widzom, słuchaczom, którzy nie znają mnie jeszcze, a powinni, musicie poznać. Wiesz co, to jest bardzo barwna płyta,
i znajdziemy tutaj naprawdę szeroki przekrój brzmieniowy. Dwa słowa to utwór rockowy, oparty na potężnych bębnach, przesterowany gitara. Czegoś mi brak, to 100% alternatywa. Nie ma ani zwrotek, ani tekstów. Ani zwrotek, ani tekstów. To wytniemy. Mogę od czegoś mi brak? Tak. Tak? Dobra. Czegoś mi brak, to 100% alternatywa. Nie ma zwrotek, ani refrenów. Jest jedną długą opowieścią. Jest kilka fajnych ballad, takich jak Skrawki. Zanim odejdę. To wszystko trzeba przesłuchać. Na pewno jest to album bardzo, bardzo kolorowy. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Ponieważ jednym z gości mojego programu był Leski, czyli Paweł Leszowski, i też rozmawialiśmy o tym, że on też przykłada się długo do tej, więc myślę, że to akurat dobry wzorzec. Współpracujesz z nim na płycie tekstowo. I też myślę, że nie wiem, właśnie jak wyglądała współpraca z Pawłem, bo to jest pewnie ciekawa historia. Z Pawłem poznaliśmy się na planie pierwszego klipu. Pierwszy singiel Chodź. Wyjechaliśmy z fajną ekipą, bo kamerzystą był Fismol. Wow, to. Leski był na planie jako dyrektor planu. Także trochę się czułem tak, mówię, kurczę, tu Leski, tu Fismol, nagrywamy mój klip. Fajna, w ogóle przecudowne wspomnienia i fajna sytuacja. Mieliśmy też śmieszne sytuacje na planie, ponieważ mieliśmy drona i w trakcie kręcenia kręciliśmy w miejscowości, która była bardzo blisko położona granicy rosyjskiej, i w mgnieniu oka przyjechała Straż Graniczna kilkoma autami, zobaczyć co się dzieje i kto tu lata, co tu lata. No i Leski załagodził całą sytuację. Okazało się, że żona jednego z panów słucha Leskiego. Aha. Pan go poznał, Leski... A tutaj nad nami to leci premier Rzeczpospolitej, także musimy poczekać, aż przyleci. Nasz dron też podobnie takie odgłosy wydawał, także... Pan ze Straży Granicznej rozpoznał Leskiego, Leski załagodził sytuację i mogliśmy kręcić dalej. Czy to jest ten pozytyw bycia artystą? Myślę, że tak, że to duży pozytyw w wielu sytuacjach. Także takie fajne momenty były na planie. Później oczywiście kręciliśmy kolejnym singlem, były dwa słowa. W trakcie tego sam czułem po prostu taką potrzebę i nagrałem klip do Zanim odejdę, do tego utworu napisałem sam tekst. W dwóch słowach oczywiście pojawił się wilk. Tak, ten zakład, okładkowy. Tak, właśnie. Który jednocześnie jest takim moim symbolem, który odzwierciedla pewnego rodzaju niezależność, własne ścieżki, które wybrałem, drogę, którą sobie wypatrzyłem i podążałem gdzieś tam, nie zbaczając z kursu obranego lata temu. Fajnie, że są artyści, którzy właśnie... Tomek się pyta, czy ten wilk to prawdziwy tak. Wilk? To jest właśnie Wilczak. Wilczak. No, Wilczak. Czyli rasa, która powstała w trakcie II wojny światowej. Mhm. Dość ciekawy temat. Terminator wśród wilków. Na czym polega ta... Wiesz co, jest takie coś, że owczarki niemieckie potrafią biec przez 20 km i muszą później poczywać trochę ponad pół godziny, a taki wilczak przebiegnie stówkę i może sobie odpoczywać 8 minut i biegnie kolejną stówkę. No, czyli się przydaje w wielu okolicznościach. Dokładnie, także na klipie jako jedyny się nie zmęczy. Zadam ci banalne pytanie, ale jakby co dalej? Co dalej? Co dalej? No, druga płyta będzie dalej. No właśnie. Coś wiesz? Coś pomożesz zdradzić? Wiesz co? Jest już cały materiał na drugą płytę. Pięknie. Zaraz jedziemy pokazać. Zobaczymy, jak zostanie odebrany ten materiał. Mhm. Taśmę matkę masz w kieszeni, rozumiem. Anitka ma. No. Twoja menadżerka, okej. Okay. Tak. Także jest materiał, ja cały czas piszę piosenki. To nie jest tak, niektórzy artyści mają tak, wydają płytę, jest przestój, nie? Cisza, 4 lata, 5, a później druga płyta. Ja mam coś takiego, że w trakcie nagrywania tej płyty i doświadczenia tych wszystkich fajnych rzeczy, tych miejsc, ludzi, różne inspiracje mi się tworzyły w głowie i cały czas nieustannie pisałem piosenki. Napisałeś ich trochę, wybrałem najfajniejsze 10. Już śmiało mogę powiedzieć, że ten materiał jest i też mogę ci zdradzić. No właśnie, mów, jestem niecierpliwy. Że ta druga płyta będzie no inna niż ta.
No, a na czym ta inność polega? Wiesz co, ja trochę odkryłem taką zajawkę na troszeczkę takie rzeczy elektroniczne, na bardziej groove'owy rytm, żeby to było wyczuwalne. Wiesz, ta płyta jest piękną płytą, która jest też oparta bardzo na rzeczach ambientowych. To rozumiem, że to jest podsumowanie pewnego okresu, tak? Tak, wiesz, to jest mój pierwszy rozdział w życiu, ta druga płyta, jest całkiem inna historia. Oczywiście będą moje teksty, moja muzyka, tylko ja już to trochę jakby czuję inaczej, w inny sposób inaczej. Po prostu. Oczywiście terminy jakieś jeszcze nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć. No nie. Okay. Nie. No to będziemy czekać. Dzisiaj będzie taka chwila dość prawdy. Ważna, tak. To jest twoja chwila, prawda? Trzymam kciuki, gracjam w takim razie za drugie wydawnictwo. Cieszmy się pierwszym. Miłego pobytu w różnych miejscach ważnych, decyzyjnych. No i trzymaj się. I trzymam kciuki oczywiście za to, żebyś mógł przyjść za jakiś czas do Muzotoku i opowiadać o kolejnych. Mam nadzieję, że się zobaczymy i będziemy opowiadać o kolejnych krążkach. Będzie fajnie. A kto nie słyszał? To zapraszam i zachęcam. To są dwa słowa i myślę, że każdy sobie znajdzie takie dwa własne, które utożsamią się z tym krążkiem. Gościem programu Muzotok był Gracjan Kalandyk. Dziękuję. Dzięki serdeczne.